Cześć, to Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella został opublikowany nowy Brawl Talk. W dzisiejszym odcinku sobie go omówimy. Z racji tego, że dawno nie było odcinka z gry Brawl Stars, moi kochani, postanowiłem, że dzisiaj wam rozdam 2 razy 50 zł PSC. Chcesz wziąć udział w konkursie? Klikaj pierwszy link, który znajduje się w opisie, wtedy kod Farel automatycznie wpisze ci się do sklepu. Wystarczy, że potwierdzisz, że masz zainstalowane Brawl Stars na telefonie. W komentarzu napisz: biorę udział w konkursie, no i oczywiście strzel łapeczkę w górę. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Na samym początku Brawl Talka widzimy Paulę, która siedzi na motorze i chce ścigać się z Dannym. Tylko że Danny uwięziony jest w armacie w roli kuli armatniej. Co to ma być? Stu wraca do domu po sezonie pokazów kaskaderskich i do jego rodziny dołącza nowa zadymiara Janet. Jest ona członkiem kaskaderskiej ekipy Stu i jest nowym chromatycznym zadymiarzem, którą będziemy mogli zdobyć jak to sezon odblokowując w karnecie bojowym. Jest akrobatką i piosenkarką, a jej podstawowym atakiem jest głośny dźwięk, który powoduje obrażenia. Im dłużej przytrzymamy główny przycisk, tym węższe i dłuższe staje się pole ataku. A jej super atak to, uwaga, plecak odrzutowy, który umożliwia jej latanie nad wszystkim przez kilka sekund w powietrzu. A także atakuje wrogów, zrzucając na nich bomby z góry. Jestem ciekaw, czy taka Janet będzie mogła przelecieć sobie bezpośrednio nad wodą jak Eve. Chyba nie. Będzie też wszystkie przeszkody, które znajdują się na ziemi, omijała, ale po prostu nad zadymiarzami się unosimy. Już nie mogę się doczekać nowej zadymiary, jak ją przetestuję, a z pewnością taki odcinek niedługo się pojawi na moim kanale. Więc jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego odcinka. Wy oczywiście, moi kochani, ocencie w skali od 1 do 10 nową zadymiarę, a teraz lecimy dalej. Janet otrzyma nowy skin. Walkiria Janet. Kim jest Walkiria? Chyba każdy z nas wie. Nie? Nie wie? No to już wam tłumaczę. Walkirie w mitologii nordyckiej to pomniejsze boginie. Córki Odyna, zwykle przedstawione jako piękne wojowniczki uzbrojone we włócznie i tarcze. Pierwszy nowy skin i od razu do nowej zadymiary. Powiem wam, że naprawdę mega fajnie wygląda i przypominam wam, że już niedługo pojawi się też na moim kanale odcinek, gdzie będziemy testowali wszystkie nowe skiny, które dopiero zostaną dodane do gry. Legendarna zadymiara Meg otrzyma w końcu nowy skin Monster Truck Meg. To jest coś pięknego, teraz Meg zmienia się w Monster Trucka i atakuje przeciwników. Tego skina na pewno nie może zabraknąć w mojej szafce. Nasz kochany kaktus Spike od teraz będzie postacią z Among Us. Może to nie jest postać z Among Us, ale tak wygląda, no i dla mnie jest to naprawdę mega średni skin. Tak jak był ostatnio średni skin, ten Spike z różnymi maskami na twarzy. No, mi się nie podoba. Natomiast podobał mi się skin do Daryla. Daryl został teraz słupkiem stworzonym z opon, który amortyzuje samochód po wypadku. Sezon kaskaderski jest naprawdę mega dziwny. Z okazji nowego tygodnia, czyli najdłuższego święta od razu po chińskim nowym roku, Pan P od teraz jest Darumą. Kim jest Daruma? Już wam tłumaczę. Daruma to jeden z najpopularniejszych japońskich prezentów. Postać Darumy uosabia bowiem determinację, ale również poświęcenie, dyscyplinę i cierpliwość oraz długie życie, zdrowie i dobrą passę. Czyli jest to skin specjalnie stworzony dla naszych sąsiadów z Dalekiego Wschodu. Nawet fajny, mi się podoba. Tara też otrzyma nowy skin, Tempest Tara. Tutaj widać mocną inspirację z Assassina. W końcu do gry zostanie dodany nowy tryb, Bat Drop. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć po polsku. Chyba zrzut. W tym trybie trzeba zdobyć 8 śrubek, ale żeby je zebrać, musimy najpierw wyeliminować spadające z nieba boty. Bot atakuje osobę, która uderzyła go jako ostatnia. Ten tryb będzie dostępny tylko i wyłącznie w tym sezonie. W grze też pojawią się nowe elementy kosmetyczne, takie jak spreje, które będziemy mogli teraz używać w meczach zamiast emotek. 3 pierwsze spreje będą dostępne w Alei Pucharków, ale też będziemy mogli je zdobyć z challenge'y i karnetów zadymiarskich. Zachodzą też pewne zmiany w nowych zadaniach dziennych. Od teraz zadania dzienne będziemy mogli zmieniać na inne. Jeżeli nie mamy kupionego karnetu zadymiarskiego, możemy raz w tygodniu zalosować inne zadanie. A jeżeli mamy aktywny karnet bojowy, możemy zalosować aż 3 razy w tygodniu. Ja sam osobiście tej zmiany za mocno nie odczuję, ponieważ nie jestem w stanie grać wszystkich zadań dziennych.
a jeżeli wygracie zdania cienne, no to z pewnością wam taka opcja się przyda. Teraz, moi kochani, przedstawiam wam nową zadymiarę. Jest to siostra Janet i nazywa się Bonnie. Jest lekkomyślną i nadmiernie podekscytowaną dziewczyną, która słynie ze swojej popisowej sztuczki. Jest prawdziwą, żywą kulą armatnią. Bonnie ma dwie różne formy, którymi może atakować, czyli coś podobnego jak w przypadku Meg. Różnica polega jednak na tym, że może przejść do swojej domyślnej formy wtedy, gdy ponownie użyje swojego ultimate ataku. Czyli rozumiemy, nabijamy sobie ulta, Bonnie wskakuje do armaty. Jeżeli nabijemy sobie ulta armatą, chcemy wyjść z armaty, naciskamy ulta. Proste. Bonnie, siedząc w armacie, porusza się bardzo powoli, ale ma za to bardzo daleki zasięg. Niestety ma tylko jedno miejsce na amunicję. Bonnie, aby wyjść z armaty, wystrzeliwuje się ze swojego kanonu i zadaje obrażenia przeciwnikom podczas lądowania. Jej druga forma poza armatą porusza się bardzo szybko i zadaje dużo obrażeń z bliskiej odległości, ale kiedy ponownie użyje swojej supermocy, potrzebuje trochę czasu, aby znowu wskoczyć do armaty. Wygląda to naprawdę mega fajnie, więc moi kochani, wy ocencie w skali od 1 do 10, jak wam się podoba nowa zadymiara Bonnie. Teraz chciałem wam przedstawić wrogów Gwiezdnych Sił. Overlord Byron, Galaxy Storm Lola i Empress Bonnie. Trzy nowe kosmiczne skiny są bardzo fajne, ale będziemy je dopiero oceniali, jak będziemy je wszystkie testowali. Zachodzą też pewne zmiany w Lidze Mocy. W Lidze Mocy od teraz każdy będzie mógł zbanować jednego zadymiarza. Oznacza to, że minimalna liczba zbanowanych zadymiarzy to 3, a maksymalna to 6. Wyposażenie Odporność zostaje zmienione na Wizję, która ujawnia przeciwników po zadaniu im obrażeń. Do trybu gry zadyma zostanie dodana nowa mapa, Bumpers. Na mapie od teraz znajdują się zderzaki, które odbijają piłkę i przypomina to maszynę do fliperów. Bardzo dobra informacja dla nowych graczy, jeżeli jeszcze nie grałeś w grę Brawl Stars, albo po prostu, no, grałeś chwilkę i masz mało zadymiarzy, no to polecam ci założyć nowe konto, ponieważ od nowej aktualizacji w grze będą dostępne nagrody dzienne. Dla nowych graczy od teraz są przewidziane nagrody dzienne za logowanie się do gry. Za każdy dzień dostajemy jakąś nagrodę, a w dniu 15 otrzymamy epickiego zadymiarza, Edgara lub Griffa. Griff albo Edgar to nie są byle jakie postacie, więc polecam każdemu zagrać w grę Brawl Stars, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. No i oczywiście też polecam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze też tego nie zrobiliście. Moi kochani, na dzisiaj to było tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że już w następnych dniach pojawią się nowe odcinki z gry Brawl Stars, gdzie ogłosimy wyniki konkursu. Jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału, klikaj link w opisie, potwierdź, że masz zainstalowaną grę Brawl Stars. W komentarzu napisz, biorę udział w konkursie, no i oczywiście strzel łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, moi kochani, i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!